Poprzednio w Shank. Blessed are the determined. Hey, Shank. Angelo! Seek and ye shall find. What could you possibly seek? What could satisfy a man who has lost so much? Never fail to impress, Shank. When that bell came down, I thought you'd had it, but you managed to. Greatest disappointment. And you are mine. Finish him. You should have stayed dead. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie. Prawdopodobnie w ostatnim odcinku zagrajmy w Shank z normalnego trybu gry. I póki co lecę dalej, przedzieram się przez kolejnych typów. Oj! O, nieładnie. Nino. No ale co, nie masz mnie w zasięgu, cwaniaku. No logikę potem naprawdę powinien mieć, no ale co ja tam wiem. No także to, browar wypity, a my lecimy dalej. No to ja sobie to przygarnę, to w ogóle drugi jest zaraz obok. O, siema. No, to kto jeszcze chce podejść? No co za downy, nie mogę. W ogóle obecnie ciekaw, ile mam teraz. 43 jako Shank. Dobra. Ciągle 43. Kurde, bo nie wiem, po co to się podpina. Nie, 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 puść to, puść to. Szkoda, że mogę z tym w sumie skakać, bo skończyłbym to... O, kurde. Złaź ze mnie. Thrasher. Ciekawe imię dla psa. Nie. To nie jest G, to jest Q. To jest Roku? Roke? Ja nie mam pojęcia w sumie niektóre te imiona czytać, bo one, nie wiem, czy one mają taki vibe hiszpański, latynoski. Meksykański może, bo tu to wiadomo, Ramon, to jest Brock. W ogóle uwaga, patrzcie co odkryłem. Mogę blokować te szarże. Czajcie? O, odstrzeliłem w ogóle jakiegoś typa, który był tam kawałek dalej. Bo go wziąłem z zaskoczenia. Co lepsze, patrzcie to. Znaczy to już było, ale na tego typa mogę... Jimbo... O, widzicie? Mogę nawet atak tego typa wielkiego po prostu skontrować. Wystarczy tylko, że w odpowiednim momencie użyję osłony. Że się zasłonię w dobrym momencie.
Dobra. Neil i Jimbo out, a ja lecę dalej. A kto tam mnie pisze tutaj? Jak czego ja strzelając do Jimbo zaliłem też do Marco Dlaczego ja strzelając do Marco... Widzieliście to? Jak on to zrobił? Widzieliście to? On rzucił granat i granat... mam nadzieję, jeśli to myszkę teraz widać, to patrzcie. On rzucił w taki sposób i ten łuk jakby w tym momencie się obrócił i poleciał w górę. Czajcie to? To się nazywa podkręcić piłkę, nie? Dobra, teraz myszko znika mi stąd. A jeśli nie, to po prostu, jeśli nie było widać myszkę, po prostu przewincie sobie sytuację. Ale była ona przednia. Dobra, granat. No i cyk, naraz. Wypite. Dziękuję. O, co tym razem? O, wow, zniszczyłeś mebelki. Cezar będzie zły. Prawdopodobnie. Dobra, na boczek, pyk. Okej, z tym to się widzę, będzie tak samo walczyło jak z tym naśladowcą rzeźnika. Czytaj pierwszym w ogóle bossem w grze. Dobra, jeszcze flaszeczka i granacik. 2, 3, 4. Toro. Ciekawe imię. Nie, może piła, bo będzie biła więcej? O, jak ładnie uniknięty. Jeszcze raz tylko tak go trafić. Ej, nie! Nie chciałem na niego naskakiwać. Chciałem go ze skoku tak ciąć fajnie. Dobra, jedziemy typa. O! To się nazywa mieć wystrzałowy koniec. Okej, ale ja tak trochę ledwo żyję i przydałby mi się jakiś browar. Kurde, ale jesteśmy mocno na ukończeniu, mi się wydaje. Biorąc pod uwagę, że... Aj, mogłem go ścisnąć jednym strzałem, gdybym to zrobił trochę wcześniej. Biorąc pod uwagę, że na liście poziomów ten jest przedostatni. Pewnie następny to już będzie final boss, czyli właśnie Cezar. Typie, skąd się osłaniać, co? Ej no, come on! Dobra. Pana odstrzelimy tak na początek. No, Mano zrobił unik, ale Ramon za to oberwał. W ogóle ile jest w tej pile paliwa, że ona jeszcze działa? Bo to jest piła mechaniczna, ona potrzebuje paliwa, nie? Wiecie, amunicja w sumie swoją drogą, amunicję możemy zgarniać od zabitych wrogów, ale... paliwa to oni chyba przy sobie raczej nie noszą, nie? Dobra. Rozstrzelany. Tak samo jak ten. To wygląda. O, jeszcze 13 typa i będzie trofeum za 1000 trupów. Juhu! Teraz tutaj i tutaj.
Dobra, powoli do przodu. Oje, nie! O Boże, i dwa granaty zmarnął. Poszły w pizdu. Jezus Maria. Nazywa spieprzyć sobie robotę. Ale te czaszki to chyba ten Toro mi się wydaje tu porozstawiał. Kolejny Brock, który zaliczył strzał w mordkę. Co Franco, takiś cwanak? Bieremy typa. O, widzicie? A co, jaki jest kontra kataną? Dawaj. A, taka o. Okej. Okay. A maczetami? Dawaj. No, kurde. Ha, po prostu przerywam mu i mogę go ciąć. Spoko. Z który? No, to był 992. A, jest, co się będę. Kaboom, kaboom! Jak to Rick of Pengwinach lubił mówić. No, tak coś czułem, że z góry będą przyłazić. Czy... będą, że będą na górze stali i strzelali. Gościu, jak ty do mnie jak on, jak ja... Jak my sobie do siebie strzelamy przez podłogę. Musi być cienka, kurde, jak papier. Dobra. Nie, proszę mi to poprawić. O, właśnie, w taki sposób. O, dzięki. Nawet jeszcze bym... To! Bliżutko było. Za bliżutko. Dobra. Życie. I coś innego. Aj! Huj! Woo! Yeah! Move on down! Dawaj. No, dawaj. Ja mam resztkę życia normalnie teraz. Okej, pokaż mi ten kostium, bo to jest za 100 zabójstw. A za 1000 ten tutaj. Ej, serio, ja bym to zamienił. To bardziej pa... Znaczy nie, to jest za 100 zabójstw, ale piłą, nie? Ale jakby ja bym to dał za 100 zabójstw, tak, po prostu. Za 1000 zabójstw, bo to bardziej pasuje. Okej, okay, dobra, ale wróćmy teraz... Nie bronię... do... klasycznego, powiedzmy, skina. I lecimy... coraz to dalej. Zadusimy typa. Dzięki. I lecimy dalej. O nie! To się nie miało wydarzyć. No jeszcze weź się sam tam zrzuć, co? No nie, apteczka mi zleciała na ziemię, gdzieś w dół. Ajajaj. Dobra, jest tylko następna i kolejna. Następna, synonim kolejna.
Ile się mogę w tym powietrzu trzymać, no? Powiedzcie mi to. Ej, jakie to jest mocne w ogóle. A czekaj, ale chciałem strzelbą. No i spoko. Dobra. No, Uzi też spoko. Ale rewolwery chyba biją najwięcej, mi się wydaje. Na takim chwycie. O, jest Cezar! Czyli co, finałowy boss? Where's Angelo? He's no longer a concern. Shall we begin? A ten co, to za jakąś broń? A goście ma szpadę, jak i zabytkowy nożyk. O, jeszcze... takie jednostrzałowe gnaty chyba widzę. O! O, to się mogło źle dla mnie skończyć, jakbym tego nie wydegował. Bo nie mogę go chwycić, nie? Nie, o kurde, o kurde! O, to był zły pomysł, bardzo zły pomysł. Masz granaty już tak na start. Improved over the years. A shame you couldn't be loyal. Loyal? You didn't send me there as a test of my loyalty. You needed to find her. Follow him to find the girl. Then kill both of them. You said you'd only test him. It is a man's own mind. Not his enemy or foe that lures him to evil ways. Will you stop that shit? I never understand you. Shank made his choice when he shot Rudy. Just as you will make your choice now. I to był Sokół, jak rozumiem. You led them right to her. Powiedz mi, Cezar, czy ty naprawdę sądzisz, że wkurzanie Shanka jest dobrym pomysłem? Fajnie, że on ją... Dobra, super, Shank ich tam doprowadził, do tego, do tej swojej ukrytej Javiry, czy tam Hacjenty, bo chyba to jest dom po hiszpańsku. Ale jakby... Dobra, browarek. A ty jak się w ogóle przesuwa? I'm smooth criminal. Tylko jakby, wiesz, ty to cały czas, to dalej ty to zleciłeś. Oni się z tym nie wyrwali sami. Poza tym oni już nie żyją, a nawet gdyby jeszcze... No kurde, typie, skończ mnie denerwować. Dobra, może shotgunem coś więcej zrobię. Nie no, gościu. Ewidentnie. Ej, teraz totalnym przypadkiem tę blokadę zrobiłem, bo chciałem zrobić unik. Czy blokadę, no to akcję, że na blok, kiedy muszę dobrze wcisnąć. O, właśnie to. Chciałem zrobić unik, a przypadkowo... You taught me nothing comes before family. I was your family. So was she. Ej, kurde, ale to jest pocięte, no naprawdę, mam wrażenie, że tutaj czegoś brakuje. Wszystko spoko. Fajnie, żeby ona była też jego rodziną, no ale jakby... To tyle? O, no nie, no, dobrze! O, ale kurde! Co to za jakieś WrestleMania? Ja mam autentycznie wrażenie, że brakuje tutaj mi czegoś. O! No i panu już dziękujemy. Zemsta jest słodka.
O, 2 godziny mi to zajęło, widzę. And it continues. Kolejny strój. Napisy? Tak jest. Napisy końcowe. Ty, what? Co to było to przed chwilą? Albo to? Albo to! Widzieliście to? Tam Shang walczył z Cezarym, jakaś była scenka dodatkowa. Scenka, jakby coś, co się miało pojawić. O, to jest w ogóle jakieś dodatkowe duszenie z tego. Tu, to jest walka z Denim. To jest chyba Toro. Tylko to wydaje mi się były jakieś takie koncept chyba te. Koncept walki, jak to mogło wyglądać. O, leci te, muzyka w ogóle jako intro. Które ja z intra wykorzystałem do Shanka. Tu w ogóle wszystkie te grafiki, które są jak bronie znajdujemy. Jezu, jak ja kocham track w tej grze, on jest taki zajebisty. Marcel Davis jako Shang. O, w ogóle rzeźnika i Cezara dubbingowa to sama osoba. Ja bym chciał poznać autora po prostu tego tracku, naprawdę. To jest kolejna z tych gier, w której według mnie nie ma na co narzekać. No chyba, że jesteście takimi czepialskimi, że interesuje was jakieś wielkie, rozbudowane AAA typy pokroju Mass Effectu. Tylko 3D. Gra nie musi być w 3D, żeby pokazać po pierwsze zajebistą historię, po drugie, żeby zajebiście się walczyło. Zawsze jak się ten moment zaczyna, to po prostu czujecie tą badassowość Shanka, jeśli kiedykolwiek przeszliście grę.
Okej, takiego bezpośredniego przejścia się nie spodziewałem, no ale niech będzie. Dobra, 20 minut odcinka, łącznie z napisami. A może lepiej nie. Wolę nie dostać copyrighta za te... Jak to wygląda? No i proszę bardzo, wszystkie etapy odblokowane. Ile ich jest w sumie? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Kurde! Again. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 etapów widzę jest. Który mi zajął najdłużej? 12. Trzynaście... 15,5. No, to już mamy zwycięzcę. Tamten, 15,5 minuty mi zajął. Zaraz po Kassandrze. To jest co? Rozwalam. A, to jest to, że na końcu spotykamy tego frajera i on nas potem doprowadza do... tego ziomka. Ale dobra. Ja póki co... żegnam się z wami, ale to jeszcze nie koniec całej serii. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym przejdziemy ją ponownie, ale tym razem na poziomie hard, gdzie jak widzicie jest wyróżnione, że przeciwnicy są po pierwsze mocniejsi i po drugie nie ma żadnych checkpointów, czyli każda śmierć będzie oznaczała rozpoczęcie całego etapu od początku. Gdzie w przypadku bossów będzie to, no, nie aż tak dotkliwe, bo boss zawsze, przed bossem jest początek, jest zapis i bossa trzeba przejść na jedno to, ale na przykład gdybym przechodził ten etap, albo nie, ten etap i bym w połowie etapu zginął, to muszę cały etap przechodzić od początku. Cały. Dlatego będzie to wymagało ode mnie naprawdę, naprawdę ogromnej uwagi. Ale póki co, ode mnie to tyle, a my widzimy się w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shenk. Ale tym razem na hardzie. W międzyczasie może uda mi się jeszcze ogarnąć multiplayera, żeby pokazać wam właśnie, jak gra się zaczęła. Gdyż to jest właśnie historia przed w ogóle tą akcją właśnie w domu Shenka, że wbił się tam Angelo z Kassandrą i Rzecznikiem, dokonali tam tego rozpierdzielu. Ewę, czyli idą właśnie jego dziewczynę, narzeczoną, żonę, nie jestem pewien. Po prostu kobietę Shenka, o, tak to określę, to jest tak mocno neutralne, myślę. Prawdopodobnie zabili. No. I dowiemy się, co takiego się wydarzyło, że w ogóle Cezar wydał rozkaz. Znaczy, może inaczej, nie co, bo co to wiemy, bo coś nam powiedział, że Shang zastrzelił jakiegoś Rodniego, Rodeya, nie jestem pewien, i za to kazał go zabić, razem właśnie z Ewą, ale jeszcze zobaczymy, co z tego wyniknie. Póki co, ode mnie to tyle, a my widzimy się w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shenk. Na razie.